Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Witajcie kochani, to ja, wasz Zbieg. Pozdrawiam was z niezwykłego miejsca, z tak zwanej Górki Zgody. Zafrapowała mnie ta nazwa i postanowiłem się zatrzymać. Jestem w trasie z jednego koncertu na drugi. Grałem dla pielgrzymki niepełnosprawnych. Jadę zagrać dla warszawskich siedemnastek. No i zatrzymałem się, pomedytowałem i dowiedziałem się, że w roku 1666 tutaj naprzeciwko siebie 31 lipca stanęły dwie armie. Jedna armia króla polskiego Jana Kazimierza, a druga hetmana koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Byłaby to więc bratobójcza walka. Na szczęście do niej nie doszło. Hetman ukorzył się przed królem i doszło do zgody. Dlatego też to miejsce nazwano Górką Zgody i zbudowano tutaj kościół świętego Rocha. Na schodach tego kościoła, o właśnie widzicie, sobie medytowałem, a refleksja pomedytacyjna jest taka. Wdrapałem się na Górkę Zgody. Na ucho szepnął mi święty Roch. Przekaż proszę i starym, i młodym, że lepszy uśmiech niż jakiś foch. Tego właśnie wam życzę i pozdrawiam was serdecznie. Nagle tu i teraz pomysł w serce spadł, całość wnet pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po, wieczność się otwiera, jestem. To jest to.